Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym haulem zakupowym. Tym, co lubicie najbardziej. Więc zobaczcie, co dzisiaj dla was przygotowałam. A więc mam dzisiaj trochę produktów, które zakupiłam na Vinted. Mam trochę produktów z Rossmana, z Kika. Więc coś dobrego dla każdego się znajdzie. A więc zacznę może od produktów, które kupiłam na Vinted. Pierwszym produktem jest pomadka Lipstick Liquid od Anastazji. Tutaj zoom mi się chyba nie robi, ale może jakoś coś zobaczycie. Jest ona w kolorze Stripped, jakoś tak to się czyta. Bardzo ładna, pokażę wam kolor. W takim kolorku nudziakowym. Jest ona taka na wpół matowa. Tak, dobrze mówię, liquid lipstick, ale ona trochę tak zastyga, nie? Taka na wpół matowa. Więc kupiłam ją, tutaj mam na dole ściągę, jak spoglądam na dół, bo sobie przygotowałam z Vinted właśnie informacje, które miałam od pani. Więc ta matowa płynna pomadka kosztowała 20 zł mnie na Vinted, więc jest to bardzo niedużo. Jest ona nieużywana, bo delikatnie otwieram, sprawdzam, czy naokoło nie ma żadnych obtarć i tak dalej. Więc jest ona nowa, mogła być ona z jakiegoś zestawu, tego nie wiem. Kupiłam ją samą za 20 zł, sprawdzałam, że na Sephorze kosztuje ona 125 zł, więc 100 zł do przodu, nawet 105. Kolejnym produktem, który mam też z Vinted, są to dwa produkty. Są to takie nawilżające, to jest Milk Makeup. Niebieski i różowy. Te dwa sztyfty też kupiłam na Vinted. One ponoć były tylko testowane, ale ja dla swojego bezpieczeństwa sobie po prostu ucięłam przód tego sztyftu. Jeden z nich jest sztyftem nawilżającym, ten niebieski. Jeszcze tutaj spojrzę na... Tak, jest to sztyft nawilżający. Kosztował mnie on 10 zł. Sprawdzałam, że ta sama pojemność w Sephorze kosztuje 57 zł. A ten jest rozświetlającym serum. Szczerze powiem, że próbowałam już sobie tutaj tak paćkać tym na twarzy, ale no może przy dłuższym użytkowaniu coś u mnie zyska. Kosztował mnie na Vinted 15 zł, a w Sephorze kosztuje 65. Więc też troszkę zyskałam. Powiem wam tak, testuję bazę pod podkład z Milk Makeup. Jest ona dobra, bo jest taka bardzo klejąca. Fajnie przykleja się do niej podkład. I liczę, szczerze mówiąc, na te produkciki. To są niby takie małe podróżne, można dostać w większych opakowaniach. Mi myślę, że wystarczą w zupełności. Tego produktu się nie zużywa dużo. Więc jestem zadowolona z tego zakupu, że mogłam coś dostać taniej. Kolejnym produktem, którym kupiłam, jest taka mgiełka. Jest ona Body Mist Pink. I jest ona od Victoria's Secret. Mgiełka, perfum, ciężko określić. Myślę, że bardziej mgiełka, ale naprawdę cudownie pachnie. Jest to zapach kokosowy, mleka kokosowego, z tego co ja rozumiem. Połączony z taką świeżością, więc jest naprawdę fajny, jest duży. Jest tutaj 250 ml. Kupiłam go na Vinted za 25 zł. Poglądam na ściągę, sorry. A sprawdzałam, szukałam na internecie, nie byłam w stanie znaleźć jej na polskich stronach. Nie wiem, czy to jest po prostu jakaś kolekcja, która już była dawno, czy to była jakaś wakacyjna, naprawdę nie mam pojęcia. Znalazłam ją na stronach amerykańskich, czy też na eBayu. Tam było 15 euro, jak się nie mylę, czy 14 kosztowała. I znalazłam też ją na Ceneo. Na Ceneo kosztowała 64 zł 50 groszy. A ja kupiłam ją za 25 i naprawdę przecudownie pachnie i już powiem wam, że pryskałam się parę razy i dosyć długo utrzymuje się na ciele, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ten produkt jest super, naprawdę. Victoria's Secret na plus. Może teraz pójdźmy do Rossmana. Tak, mam tutaj dwa produkty, które kupiłam, nawet trzy produkty, które kupiłam w Rossmanie. I tutaj mamy taką serię, jest to od Selfie Project. Jest to antybakteryjny tonik przeciw niedoskonałościom. Anti-age, oczyszcza, bez alkoholu, kwasy AHA, ekstrakt z cannabis, czyli wszyscy wiemy z czego. Powiem tak, ładnie pachnie, to akurat testuję, już zaczęłam testować, żeby po prostu nie czekać. Na razie używałam parę razy, nie mam nic przeciwko temu produktowi jak na razie. Nie mam żadnych problemów, oczyszczam tym tonikiem skórę, zobaczymy jak będzie dalej. Akurat nie mam żadnego tonika do twarzy, więc to jest mój jedyny tonik, którego używam w tym momencie, więc zobaczymy. Kolejnym produktem tej samej, a jeszcze powiem, że on kosztował, zaraz tutaj sprawdzę, 14,99.
Więc myślę, że jak na tonik, jeśli będzie dobry, będzie usuwał te wypryski niż bardziej je produkował, pojawiał, to będzie dobry. I tutaj mam maseczkę Peel Off z tej samej serii. Jeszcze nie próbowałam, nie testowałam, jak widać jest cała nowiutka, więc czeka mnie. Niby jest głęboko oczyszczająca, zobaczymy, mam te dwa produkty, nie chciałam kupować całej gamy kremów i tak dalej, ponieważ mam dużo kremów, które muszę zużyć teraz. O, widzicie? Teraz mi się zrobiła taka matowa, taki ni brąz, ni pomarańcz. I powiem, że trzeba mocno potrzeć, żeby ją trochę rozmazać, chociaż troszeczkę. Ja mocno tarłam tutaj, więc jest dosyć trwałą pomadką. A przechodząc do tego, ja jestem jak najbardziej na tak, ładny zapach. Zobaczymy. Nie było to drogie. Tonik 14,99 w Rossmanie. Maseczka 5,49 teraz w aktualnej cenie, bo na promocji ja ją kupiłam za 3,99, więc jeszcze taniej można dostać, wiadomo. W Rossmanie jest co chwilę są jakieś promocje. A taki tonik przeciw niedoskonałościom akurat mi się przyda, bo jak widać coś mnie tutaj wysypało. Nie wiem, czy jakiś podkład mnie zapchał, czy też jakaś baza pod podkład. Próbuję teraz innych, bo nie wiem od czego tak mnie strasznie wysypało na buzi. I też jestem troszkę, przepraszam, że troszkę taka nieogarnięta, ale poszłam dzisiaj po swoje urodzinowe prezenty, ale że dostałam prezenty, to też nagram wam film. No to może wróćmy do Vinted. Albo nie, jeszcze Rossman. Bo tutaj mam jeszcze jedną rzecz z Rossmana. Też kupiłam na promocji, tutaj widzę, lampa mi się odbija, mam nadzieję, że mi tutaj będzie git. Więc jest to Biotanik, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jest to aktywna maska na tkaninie, nawilżająca i wygładzająca skórę. Tutaj sobie z moich notatek przeczytałam, przygotowałam się. W Rossmanie teraz kosztuje w tej stałej ofercie 7,99. Ja ją kupiłam za 3,99, więc ją dorwałam również na promocji. Teraz z tego co widziałam, w Rossmanie też są maseczki na promocji. Są maseczki, o których mówiłam w wcześniejszym filmie, te koreańskie, które kupiłam, też są znowu na promocji, więc zawsze można sobie dorwać coś taniej, nie trzeba tak dużo płacić, więc myślę, że to jest spoko, na pewno się przyda, na pewno zużyję, zobaczymy, czy coś będzie to dawać. Kolejnym produktem, który mam z Vinted, jest sztosik, bo mamy tutaj rozświetlacz nowy z Maka. Przeczytam wam kolor, gdzieś tu był. Flare for the Dramatic. Taki jest kolor tego rozświetlacza. I kupiłam go na Vinted. Kupowałam to właśnie wszystko razem i podzieliłam sobie mniej więcej to cenowo, bo tam było 50% taniej. Przepraszam, nie mogę się skupić, bo ktoś mnie tu odwiedza. Ktoś się znowu pojawił. Luśka przyszła. Proszę, jaka ładna. No już, idź. No więc, tak, mamy rozświetlacz z Maka nowy. Flare for the Dramatic. Vinted 35 zł. Znalazłam go w Douglasie. Identyczne pudełeczko, identycznie nieużywany. Tutaj mamy wszystkie te. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Pudełeczko wygląda w ten sposób. Jest delikatnie różowe. Mamy tutaj nadruk taki właśnie. Wygląda to jak nie tyle, że flara, ale jakby petarda wystrzeliła i takie właśnie te. Jest to... Ma taką gramaturę wystającą, bo jak dotykam, to czuć, że tutaj to wystaje. Ale spójrzcie na jego kolor. Tutaj zakryję lusterko. Kolor jest po prostu fantastyczny. Patrząc na kolor i na mój odcień skóry, myślę, że mógłby być troszkę za ciemny, ale nie ma co płakać. Można go użyć na przykład na oczy, więc super. Zaraz wam jeszcze tutaj pokażę kolorek na ręce. Mam nadzieję, że to widać. Może bym tak delikatnie na kości jarzmowej próbowała tym. Spróbujemy, może użyjemy do jakiegoś makijażu. Ale z tego jestem bardzo zadowolona, bo tutaj na tym produkcie zaoszczędziłam około 120 zł. I jest on na pewno oryginalny, na pewno nowy, na pewno niemacany. Więc tu jestem na pewno zadowolona. Kolejnym produktem, który kupiłam również na Vinted, jest bardziej coś ozdobnego. Podkreślam, że to jest ozdobne. Już widzę w kamerze, że trochę się wyświeciłam, bo byłam na dworzu i śnieg padał. Więc sorry, że tak wyglądam, ale już nie miałam czasu się poprawiać, ponieważ dzisiaj są moje urodziny. Tak, 17 luty dzisiaj mamy, jak nagrywam, są moje urodziny. No ale przejdźmy do kolejnego produktu. Kolejnym produktem jest maseczka. Powiem, że ona jest bardziej ozdobna, niż miałaby przed czymś chronić, albo by była fajna do zdjęć. Wygląda ona w ten sposób. Składa się ona z takich małych diamencików. Wygląda przecudownie po prostu. Do zdjęć myślę, że jak najbardziej. Przy dobrym oświetleniu super się świeci, robi super wow. Ale
Powiem tak, ona ma takie małe diamenciki, jak widać. Tu jest prześwitująca, możecie mnie zobaczyć przez nią. I ona ma taki plastik z drugiej strony. On troszkę drapie, tak? Troszkę drapie. Poza tym, nasze gumki wyglądają w ten sposób. Tak przyszły, pościnane. Nie są w żaden sposób tutaj. Myślę, że to powinno być gdzieś w tej siateczce, albo po prostu nie powinno być widoczne, więc to jest minus. Tak drapie i okrutnie, okrutnie, naprawdę śmierdzi takim plastikiem tanim, chińskim. Myślę, że do zdjęć na chwilę jak najbardziej, ale na dłuższą metę to po prostu się w tym nie wytrzyma. Już chciałam próbować tej maseczki na maseczkę, no ale co to jest za sens? Nakładać maseczkę na maseczkę i może jeszcze czapeczkę na to. Bez sensu. Więc myślę, że do zdjęć jak najbardziej fajny taki bajer. Kosztowała mnie ta maseczka chyba z 15 zł czy 14, coś takiego. To nie był duży koszt, więc fajnie na pewno do zdjęć się przyda. Znowu Luna tutaj do mnie idzie. Zobaczcie, kto tu do mnie przyszedł. Luśka. Oto Lusia. To jest taki mój chomiczek, który niedawno miał małe chomiczki. No a teraz niestety już jest sam, ma koleżankę, widzieliście już, uszę. To tak pomiędzy nagrywkami przyszła do mnie Luna. Więc tak to przyszło zapakowane w takim woreczku. Myślę, że chińskie jakieś coś. Więc fajnie, do zdjęć jak najbardziej. Ostatnim produktem, który kupiłam na Vinted, jest coś bardzo ciekawego i na pewno z tego zrobimy sobie osobny film. Mam tutaj coś takiego. Nazywa się to IRBB Cushion. Cushion, jakoś tak. Jest to produkt koreański. Nie mylcie z chińskim, koreański. Bo chińskie produkty to tam nie wiadomo co w tym jest. Wygląda naprawdę obiecująco. Zaraz wam otworzę pudełeczko. W pudełeczku mamy dwie rzeczy. Mamy pudełeczko takie. W tym pudełeczku mamy gąbeczkę z patyczkiem, która jest dosyć milutka do nakładania tego BB, powiedzmy Air BB krem, tak? Producent zapewniał nas, że nie ma to robić efektu maski, ma być delikatne i ma kryć. Więc zostawię ten produkt na kolejny film i sprawdzimy sobie, czy producent miał rację. Jest to tutaj fabrycznie zapakowane. Nie otwierałam, nie sprawdzałam koloru. Mam tutaj kolor napisany na opakowaniu Light Sensation Air Cushion BB Cream. Więc light, to mam nadzieję, że będzie light, bo ja to jestem raczej light, więc zostawiam to do następnego filmu. W następnym filmie sprawdzimy nasz cushion. Więc fajnie. I tutaj mam jeszcze kilka rzeczy. Tu mam nie swoją rzecz, ale też pokażę. Kabel. Jest to kabel do iPhone'a. Kupiłam go w Kiku za 8,99. Nie jest dla mnie, ale wiecie teraz, że możecie w Kiku dostać jednometrowy kabel do iPhone'a. Kolejną rzeczą, bardzo śliczną, którą kupiłam, jest taka słodka mała podusia. Nie uważacie, że jest śliczna? Ona jest taka malutka, słodka. Taka malutka, były w kolorze szarym i pastelowym różu. Ja mam bardziej taki ciemny, przybrudzony róż. Kosztowała ona, już mówię, 12,99. Możecie porównać do mojej ręki, ona jest naprawdę malutka. I tutaj właśnie kupując tą poduszkę, pomyślałam, że Usza albo Luna mogłyby mieć fajne zdjęcie na takiej poduszce. Prosimy tutaj Lunę. Zobaczcie, jaka słodka. Specjalnie dla niej. Uszyta. Dobra, Luna wraca. O, i jeszcze dostałam kłaków z dywanu. Więc świetna właśnie do zrobienia zdjęć, później można ją położyć na kanapie jako zdobną poduszeczkę. Więc myślę, że fajny taki gadżet, niedrogi, 12,99 kik. Fajnie wykonana, fajnie zrobiona, tutaj nie ma żadnych niedociągnięć. Jak widać, tylko trzeba uciąć tą metkę długą, bo tutaj jeszcze mamy taką doszytą długą metkę. Więc super. Kolejnym produktem, rzeczą, którą kupiłam, są po prostu zwykłe czarne leginsy. W Kiku lubię te leginsy, są każde rozmiary. Schudniesz, przytyjesz, możesz kupić leginsy. W Kiku jest każdy rozmiar. Kupiłam zwykłe czarne leginsy za 24,99 i również kupiłam sobie kolejne czarne leginsy, ale w białe kropeczki. I te chyba również kosztowały, tak, 24,99, więc u mnie jest taki problem z leginsami, że często mi się przecierają leginsy i często je wyrzucam, więc myślę, że takie leginsy właśnie w przedziale od 9 do 25-30 zł to nie będzie nam nawet szkoda, jak nam się przetrą. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film wam się podobał.
Napiszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się spodobało z tego haulu zakupowego. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji mojego kanału, żeby być zawsze na bieżąco, żebyśmy rośli na moim kanale, żeby było nas coraz więcej, mogli robić coraz większe zabawy wspólnie razem. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Niedługo będę nagrywała kolejny haul, ale przed tym jeszcze mam do nagrania test naszego kuszona, więc czekajcie. Niebawem się pojawi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!